Moi drodzy widzowie, mamy końcówkę wakacji, także wykorzystajmy jeszcze ten wolny czas i zbierzmy się wszyscy na streamie z Pika z gwarantowaną ikoną 93+, z top 3 narodowości, czyli z Brazylii, Holandii i Francji. Także 1777 łapek w górę pod tym filmem i lecimy sobie z takim streamkiem właśnie. A ja oczywiście jestem Adrian, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zobaczycie masę rozbudów 10x85+, piki z gwarantowanymi zmiennokształtnymi kartami oraz przede wszystkim jako danie główne w tym odcinku wystąpi pik z gwarantowaną ikoną 93+ z Francji, Brazylii lub Holandii. Subskrybujcie kanał, kto jeszcze tego nie robi, by nie przegapić kolejnych filmów jeszcze z FIFA 22, ale już przede wszystkim z FIFA 23. A tymczasem już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Szukasz sprawdzonych coins do FUT 22? Sprawdź ofertę supercoinsy.pl. Do końca tej edycji FIFA możecie skorzystać z promocji Preseason. Kupując minimum 100k FIFA coins na supercoinsach, macie szansę na zwrot minimum 15% wartości zamówienia na wasze wewnętrzne konto, z którego potem będziecie mogli kupić coinsy do FUT 23. Szczegóły w opisie. Polecam. No i okej, moi drodzy, zaczynamy sobie ten odcinek od paczki 20x85+ i mam nadzieję, że tutaj znajdziemy jakąś fajną kartę, kto wie, można do składu, a jeśli nie, no to chociaż dobry foder. Tą paczkę ogólnie otwieram, kiedy jeszcze trwa event Footy, czyli 19 sierpnia. Nie wiem, kiedy wy widzicie ten odcinek, no ale możliwe, że kilka dni dopiero po tym, kiedy ją otworzę, ale tak mi to po prostu się wszystko pasuje i zgrywa. A co w paczce? W paczce, moi drodzy, Brazylia, bramkarz, czyli typowy, zwykły foder, 95 overalla, Alisson. No liczyłem na coś więcej, myślałem, że zobaczę tutaj chociaż jakąś kartę 97 może na samym przodzie, no ale trudno, zobaczmy co oprócz Alissona. No jest Banega, Nunes, co tu jeszcze jest, Korona 94, z tak bardzo wysoko ocenionych kart wygląda na to, że to tyle. Jest jeszcze Coutinho w duplikacie, no wydaje mi się, że nie za specjalna jest ta paczka. Ale oczywiście kart specjalnych pełno, to nie dziwi, bo mamy teraz taką pulę w paczkach, kiedy jeszcze to nagrywam, nie wiem jak będzie później podczas eventu Preseason, że po prostu tyle specjalnych kart musi lecieć. No nic, dobra, lećmy dalej z contentem. Jakiś pik, jeden z trzech złotych piłkarzy 84+. Okej, okay. I u nas daje nam trzy bardzo fajne karty, bierzemy oczywiście najwyższy overall i to będzie Holender. No i teraz lecimy 5 rzadkich piłkarzy 85+ i 10. Takie mamy dwie paczki. Lecimy najpierw z tą piątką, czyli gorsza paczuszka na start. Ale mamy oczywiście Totsa, bo teraz już dropi wszystko. A tym Totsem będzie Christensen, ok. Czyli jakiegoś wielkiego szału w tej paczce raczej nie będzie. Ale dobra, jeszcze jakiś Sornoza, 9-3. Spoko, zresztą teraz wszystko jest spoko tak naprawdę. Dobra, 10 rzadkich piłkarzy 85+. Lecimy. Zobaczmy co... Tutaj, tu już może być lepiej, oby było. Brazylia, SPO. Już myślałem, że... Nie, Neymar na LS-ie czy na SPO? Nieważne, dobra, tak czy tak, jest 95 overalla, więc jest spoko. Dobrze ta paczka wygląda, nawet. Dobra, widzowie, 10 piłkarzy 85+, po raz kolejny dzisiaj. Lecimy po jeszcze więcej foderu. Dajcie overalle na ikonę, na pika ze zmienną kształtem 95+. Lafont 9-4, no dobra, czyli tak normalnie znowu, ani to szału, ani to tragedii nie ma. No, oprócz niego jeszcze jest Miller, jeszcze jest Fernando Morientes, Szalanoglu. No i moi drodzy, mamy ukończonego pika z shapeshifterem 95+, oczywiście robię na za darmo, jak wszystko teraz. Teoretycznie coś ciekawego powinno tu być, ale jak będzie, to zobaczymy. Dobra, let's go i zobaczmy, co nam tutaj wyleci. Oczywiście luźne sierpniowe podejście, żeby nam oddało tutaj, to musiałoby to być naprawdę coś przepotężnego, niesamowitego. Tutaj mamy duplikat, tu jest chyba Atal w takim razie, skoro to jest duplikat. Dokładnie tak. Kto tutaj się będzie znajdował, widzowie? Okej, okay, to jest Hero, tak? Shapeshifter Hero. 94 podań, 83 fizyczności. Na razie nie kojarzę, co to może być za karta. 92 strzały. Dobra, jakiś raczej przeciętniaczek chyba, chociaż 97 tempa, 98 dribbling. Ej, kto to jest? No może jakiś Cole? Zobaczmy. Cole, dokładnie tak. No dobra, karta też jak to przystała na ten etap gry, jedna z wielu po prostu. No i ciśniemy dalej, zobaczmy sobie, kto się tutaj znajduje na pozycji numer 3. Tym razem to już nie jest karta Shapeshifter Hero. 92 podań, 84 fizyczność, 93 strzały. No nie wróżę tutaj zbyt dobrego zawodnika, to jest Leroy Sané. Czyli po raz kolejny, znowu się powtórzę, karta jedna z wielu. I laścik, no jeżeli tutaj nie będzie jakiegoś niesamowitego trafu, jakiejś wielkiej petardy, no to po prostu ten pik będzie trzeba uznać za słaby. Pierwsze statystyki są takie, że no może by się to zakończyć różnie. Zależy od tego teraz, jak będzie wyglądała statystyka strzałów. Jakby ona wynosiła tak 96+, to kto wie. 92, ale 90 obrona. Dobra,
99 tempa, 96 dribbling. Ej, dobra, ta karta wygląda bardzo ciekawie. Nie wiem, kto to jest, ale ktoś bardzo szybki, kto umie robić właściwie na boisku wszystko. Czy to jest jakiś Alfonso Davis może? Alfonso Davis, okej, okay, on chyba jest najlepszy stąd. Dobra, biorę Joe Cola, bo w tym momencie z tego co kojarzę, Bundesligi w ogóle w składzie nie mam, więc ciężko będzie mi ich połączyć. Joe Cola połączę prędzej. Także zabieram sobie Anglika. No zresztą mało ważne, bo to kogo by nie wybrał, to wiadomo, że to i tak był pick bez historii. Pick z shapeshifterem 95+, zrobiony właśnie w tym momencie. Poprzedniego robiliśmy sobie z odsłaniem po statystykach. Tego sobie zrobimy już normalnie, bez żadnego kombinowania. Po prostu otwieram, wszystko widzimy i wybieramy tak naprawdę. Także nie przedłużamy, moi drodzy. I zobaczmy, czy będzie tutaj jakiś Ronaldo, Ginola, Messi, no nie wiem, ktokolwiek dobry, dajcie coś potężnego, come on, proszę. I Ramos, okej, okay, Ramos jest w porządku. Oprócz niego jest jeszcze Cordoba, ale myślę, że tutaj no, trzeba zdecydowanie wybrać legendę Realu Madryt. No jest warte jako jedynie z tego towarzystwa jakieś pieniądze jeszcze. Dobra, nie ma się co zastanawiać, trzeba zabrać po prostu Sergio Ramosa. Jest to jedyna karta, która jakby kosztuje cokolwiek więcej na tym etapie gry. Jest to karta na pewno przyjemna, no i tak jak mówię, warta około 120-130 tysięcy monet. Spoko, myślę, że Ramosa sobie użyje w pierwszym składzie, więc nie jest źle. Paczka 5x85+, a w niej Darwin Nunes 94. Nie, Suarez 96. Kurde, zobaczyłem Uruguay, byłem pewien, że Darwin Nunes. A tu proszę, jeszcze wyższa ocena. No i brawo, Luis, za to, że nam wyleciałeś. Bardzo pozytywna paczka, wysokie overa. Wow, jak na 5 piłkarzy 85+, no to jest klasa. 96, 3 razy 93. Paczka 5 piłkarzy 85+, była znakomita, więc tutaj powinno być co najmniej 2 razy lepiej, bo tu jest 2 razy więcej kart, 2 razy więcej piłkarzy. Więc co nam tutaj EA da? Oczywiście Stoc z Urugwaju i to jest znowu Suarez. Dobra, ja to biorę. Znowu karta 96. Ja jak najbardziej jestem usatysfakcjonowany tym. Wow. Jeszcze dwie karty 94. Karty 92. No jak oni podobno znerfili te paczki, no to nie wiem. Mnie to chyba nie dotyczy. Paczka świetna. Kolejna paka 85+ × 10. Let's go. Co tym razem mamy? Dawid Alaba będzie 94. No dobra, no nie jest najgorzej. Widziałem gorsze te paczki. Dobra, ta i tak jest w sumie pozytywna. 9-4, 3-9-3, jest git. No to moi drodzy, lecimy. Paczka 10x85+. Kolejna, no wałkujemy to, wałkujemy i resieta. I trafiamy, kogo tym razem? Belga na bramce, to jest Thibaut Courtois 95. Overallowa jak najbardziej spoko. Co poza Belgiem jeszcze? Jeszcze dwa toce, Arnautowicz. No akurat ta paczka taka sobie, nie? Taka sobie. No i dobra, teraz lecimy już robić tylko ikonę, która powinna nas wyjść za dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy monet. Będziemy musieli kupować te takie nisko overallowe karty, żeby dopełniać SBC. No i moi drodzy, tak oto ukończyliśmy ostatnie SBC o tą ikonę. Wydatki były drobne, tak jak mówiłem, na jakieś karty niżej ocenione, raczej żeby zgranie było. Wydaliśmy na to jakieś 20 tysięcy końców, więcej na pewno nie. No i jest, Pix Icono Moment 93+, z najlepszych trzech reprezentacji, jeżeli chodzi o ikony chyba, no bo to jest Brazylia, Holandia i Francja. Tego pika robimy sobie oczywiście z odsłanianiem po statystykach. Dzisiaj bawimy się znowu w to, że Top Donator Dnia blokuje mi możliwość wybrania jednej z czterech ikon. A dzisiejszym Top Donatorem Dnia jest Michaelowski, który zablokował numer 1. Także zobaczymy, co nam teraz tutaj, miejmy nadzieję, odda, ale byleby najlepsza karta nie była pod jedynką. Ja poproszę samych Ronaldo, Nazario i Pele do wyboru, tak jak tutaj jest. To by była najlepsza opcja. No ale dobra, nie przedłużamy i otwieramy. Poszedł ten pik, moi drodzy, mam nadzieję, że to jest dobrze rozstawione. Co tam się stało po prawej stronie? Po prawej stronie jest źle. Dobra, już pewnie większość czatu wie, co to jest, więc zanim zobaczę, jak mi spoilerują, odsłońmy go od razu. Dobra, jedziemy, come on, zobaczmy, co tutaj na początku. 90 podań, 80 fizyczność, 95 strzały i 89 tempa. To jest Rivaldo. Dobra, okej. Okay. Początek nie jest najlepszy, mamy Rivaldo pod czwórką. No a teraz co? Teraz wydaje mi się, że wypadałoby sprawdzić, kogo mamy zablokowanego. Teraz wypadałoby sprawdzić, kogo mamy zablokowanego i zajrzeć pod jedynkę. 87 podał, 88 fizyczność. No może być jeszcze dobrze. Co mnie troszkę martwi? Co to będzie? Kto jest tym zablokowanym pikiem? 59 strzały, 93 obrony. Dobra, to jest defensywna karta, ja już się nie martwię. Czy to nie jest Carlos Alberto lub Cafu? Cafu! No dobra, nawet dobry prawy obrońca, który być może wleciałby do mojego pierwszego składu, no niestety może się okazać, że ten Cafu jest najlepszym pikiem do wyboru tutaj. Mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że będzie ktoś droższy, ale może być różnie, widzowie. Przekonajmy się, co tu będzie. Proszę, niech będzie ktoś jeszcze lepszy niż Cafu.
92 podań, 85 fizyczności, dobra. 88 strzały i w tym momencie bańka z marzeniami, żeby tutaj była dobra karta. Pękła, 86 tempa. No nie, no nie, ta karta po prostu wygląda bardzo przeciętnie. To jest Seedorf. No i okej, moi drodzy, większość czatu, jak wyszło w ankiecie, chce, żebym teraz zabrał tą kartę, która kryje się pod trójką w ciemno i poszukał jej po klubie, więc tak zrobimy. Okej, no to poszukamy sobie tego po pozycjach. Zacznijmy sobie po prostu od kart defensywnych, bo wszyscy wiemy, że jak to będzie karta defensywna, no to nikogo za bardzo nie obchodzi. Mamy taki etap gry, że żadne defensywne ikony jakiegoś wrażenia nie robią. Więc sprawdźmy sobie też, czy to jest jakiś obrońca. Nie, okej. Okay. Maldini już był. Sprawdźmy, czy może być ktoś na SP, SPD, bo ja nawet nie wiem. SP Mateos, on już był. Dobra, w porządku. SPD, czy tutaj coś mamy? Nie ma, na pewno nikogo nie trafiliśmy w tym momencie, przynajmniej z tej pozycji. PP, Garincha już był, więc dobra, tutaj też szału nie ma. Na LP był chyba tylko Seedorf, którego tutaj nie może być. Jeszcze widzowie LS, PS. PS chyba nie było żadnej ikony do trafienia. Na LS jest Ronaldinho i powiem tak, nie obraziłbym się, gdyby tu był. Ale go nie ma. Sprawdźmy na początek. SPO. Czy to jest ofensywny pomocnik? Nie, nie jest to ofensywny pomocnik. Zobaczmy, czy to jest SN. Nie jest to SN. Dobra, czyli trafiliśmy Van Bastena na napadzie. Spoko. Czyli widzowie, zostaje nam Ruud van Nistelrooy, Marco van Basten, Thierry Aury i Ronaldo Nazario. Sprawdźmy sobie na początku tą Holandię. No jestem przekonany, że to jest Van Basten, a van Nistelrooy. Dobra. O! Nie jest to Van Basten, ani Van Nistelrooy. Czyli co? 50-50? Aury albo Nazario? No to pewnie Thierry Aury w takim razie to musi być. No nie może być Nazario, widzowie. Nie oszukujmy się. Ale zawsze jest nutka nadziei. I my tą nutką nadziei teraz żyjmy. Aury czy Nazario? Przekonajmy się! No. Aury. No to nikogo nie zaskoczyło. Niestety, no niestety, widzowie. Ale emocje? Emocje były przednie i to trzeba przyznać akurat. No i teraz jeszcze 5 piłkarzy 85 plus i 10 piłkarzy 85 plus, czyli farmienia foderu, ciąg dalszy. Kogo tu mamy? Hiszpan, SP, Pedri 96, dobra, bardzo mi to odpowiada. Zdjęcie się jeszcze zbugowało, no ale okej. Co oprócz Pedriego? Turner i Alaba. No dobra. No to paczka 10 piłkarzy 85 plus na zakończenie najprawdopodobniej tego openingu. Dawid Alaba jako duplikat wysłany już do klubu. I lecimy. Zobaczmy, co tutaj jeszcze dostaniemy. Jakiś fajny foderek bym prosił. A może jakieś potężne karty do pierwszego składu? Kto wie? Brozowicz. Myślałem, że Luka Modric 97 będzie. No Brozowicz 94, no dobra. Paczka bez historii i żadnego duplikatu. No dobra, to akurat fajnie, bo nie trzeba będzie się z tym męczyć.